Cześć, tu Ernest! Już dziś o 10 do gry wchodzi nowa broń. W tej aktualizacji poza garścią nowości, do gry wejdzie na pewno też całe mnóstwo poprawek błędów. Z tego powodu, zanim jeszcze zostaną naprawione, pokażę wam kilka ciekawych trików, jeszcze przed aktualizacją. Kto nie chciałby mieć swojego własnego busa bojowego na swojej własnej wyspie? No dlaczego nie? Gopo odkrył trik na to, jak takiego busa przywieźć na własną wyspę, ale zacznijmy od początku. Najpierw musicie mieć jakiegoś znajomego na waszej wyspie. Teraz postawcie start gracza i zbudujcie w sobie piramidkę tak, aby się świeciła, czyli żeby była nieaktywna. W tym momencie wystarczy, że się odrodzicie. Voila, macie działający telefon w centrum. Wasz znajomy na wyspie za to teraz musi zniszczyć piramidkę, która była na starcie gracza. Uwaga, piramidkę, sam start gracza dalej musi stać. Okej, ten trik wykorzysta nową funkcję wybierania kilku obiektów na raz. Na komputerach domyślnie trzeba wcisnąć R na rzeczach, które chcemy zaznaczyć. Aby przenieść takiego busa bojowego na naszą wyspę, musicie zaznaczyć busa oraz podłogę pod nim. Teraz postawcie kilka kopii na wszelki wypadek, jakby wam się nie udało za pierwszym razem. Teraz ponownie zaznaczcie jeden z busów oraz podłogę i uwaga! Teraz w tym samym momencie tego busa musicie wyciąć oraz wyjąć zbierak. Jeśli wykonacie to w dobry sposób, to trzymając zbierak, dalej będziecie mieli wyciętego busa. Jak tak się stanie, to pójdźcie prędko z portu na waszą wyspę i od razu jak się pojawicie na niej, postawcie ile da się busów bojowych. Jeśli nie zrobicie tego od razu, to będziecie musieli to powtórzyć. I to w sumie tyle. Macie swoje własne busy. Możecie powiększać ich dowolne wymiary, stawiać ile ich chcecie, ale te busy są niezniszczalne. Można je zniszczyć jedynie przy użyciu telefonu. Zbierak nie zostawi na nich nawet rysy. Następny błąd, który wam pokażę, odkrył Fizjo Ninja. Umożliwi on wam powiększanie struktur. Jak już pewnie wiecie, w trybie kreatywnym nie można powiększać ścian, podłóg i tak dalej, a jedynie jakieś obiekty. Co jakby powiększyć nasze struktury? Do tego triku także będzie niezbędna nowa funkcja zaznaczania. Wykonanie go jest banalnie proste. Najpierw dobudujcie się do bariery waszej wyspy. Ważne jest, aby chociaż jedna struktura wystawała poza tą barierę. Teraz już w granicy waszej wyspy postawcie dowolną strukturę, którą chcecie powiększyć. Mała uwaga, jeśli chcecie powiększyć na przykład ścianę z drzwiami, to najpierw musicie ją wyedytować jak chcecie. Jak już macie wszystko gotowe, to zaznaczcie podłogę, która jest poza barierą i cokolwiek co chcecie powiększyć. Jak widzicie, już jest coś nie tak. Teraz po prostu postawcie swoją strukturę. Od teraz będzie zachowywała się jak coś, co możemy powiększać, ale dalej potrzebuje podłoża oraz trzyma się standardowej siatki. To działa z naprawdę dowolną strukturą. Takie anomalie działają jak zwykłe. Nawet drzwi normalnie funkcjonują, możecie tak zbudować ogromny domek. A takiego turtla to chyba jeszcze nie widzieliście. Okej, starczy już zabawy na kreatywnym. Pora na zwykłą wyspę, a na zwykłej wyspie ostatnio pojawił się nowy pan pomidorek na jego restauracji. Jeśli oglądaliście jeden z pierwszych filmików z tej serii, to przygotujcie się na małe déjà vu. Przez pana pomidorka błędojazd przenika bez problemu. Dla zwykłych graczy jednak jest solidną barierą. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.